Witajcie na pokładzie podcastu Na wsi w Japonii. Waszym pilotem będę ja, czyli Two Cats Trooper. Dzisiaj zabieram Was do jednego z najrzadziej odwiedzanych państw na świecie, czyli Tuvalu. Gotowi? No to lecimy. Odcinek 18. Halo, halo? Czy jeszcze ktoś tu zagląda? Wracam do Was po długiej nieobecności spowodowanej podróżami do różnych krańców świata i różnych krańców Japonii. I dzisiaj opowiem Wam właśnie o jednym z tych krańców świata, który odwiedziłam w zeszłym miesiącu. A mianowicie Tuvalu. Kiedy wybierałam się na Tuvalu, parę osób podesłało mi link do świetnego podcastu pod tytułem Za rubieżą i do odcinka o Tuvalu właśnie. I słuchałam go na lotnisku, czekając na mój lot na Fidżi. Do Fidżi? No, nigdy nie wiem, jak się mówi poprawnie po polsku. I akurat z Tokio mamy bezpośrednie połączenie na Fidżi, więc przy odrobinie kombinowania z rozkładami lotów można dolecieć z Tokio na Tuvalu na jednym bilecie. I oczywiście wszystko to dzięki Fiji Airways. No i tak sobie czekałam na ten mój samolot do Nadi i słuchałam przemyśleń na temat Tuvalu w odcinku podcastu Za rubieżą. I jeśli jeszcze nie słuchaliście, to naprawdę gorąco polecam. I powiem Wam tak, najpierw przesłuchajcie tamten podcast, a potem wróćcie tutaj, bo będę Wam opowiadać, jak to subiektywnie wyglądało z mojego punktu widzenia prosto z Funafuti. I link do podcastu Za rubieżą znajdziecie w opisie do mojego odcinka. Więc tak sobie siedziałam i słuchałam i dumałam, jak bardzo tuwalska rzeczywistość będzie się różniła od politycznych analiz i wiedzy z internetu. Bo wiecie, niestety różnice są zawsze. I widać to wyraźnie choćby na przykładzie Japonii. Eksperckie opinie, które czasami można przeczytać lub wysłuchać w zachodnich mediach na temat Japonii, nijak się mają do rzeczywistości. Bardzo często tak jest. Więc oczekiwałam, że z Tuvalu może być podobnie. I mogę Wam od razu powiedzieć, że się nie zawiodłam. I zanim polecimy dalej, to przypomnienie, że jeśli słuchacie na YouTubie, to przy okazji możecie również obejrzeć, jak Tuvalu wygląda z bliska. A jeśli słuchacie gdzie indziej, to link do YouTube znajduje się w opisie do tego odcinka. Bo myślę, że naprawdę warto spojrzeć, bo w sumie mało osób odwiedza ten zakątek świata. No ale zacznijmy od początku. Co to jest to Tuvalu i czym to się je, że tak powiem? Tuvalu to jest wyspiarskie państwo na Pacyfiku, położone pomiędzy Fidżi, Samoa, Kiribati, Nauru, Vanuatu i wyspami Salomona. Czyli w zasadzie nikt nie wie gdzie. Oficjalnie składa się z 9 atoli, ale tylko 8 jest zamieszkałych. I stąd też nazwa kraju, Tuvalu. Tu znaczy stać razem, być razem, a walu znaczy 8. Czyli w lokalnym języku to jest 8 atoli stojących razem. Jak mi powiedziano, 8 atolls standing together. I używam tutaj słowa atol bardzo luźno, bo technicznie to wiem, że geografowie mogą się wkurzyć. I tak wiem, znam różnicę, ale używam dokładnie tego samego słowa, tego samego określenia, którego używają mieszkańcy Tuvalu. A dla nich atol to po prostu, choć składa się z więcej niż jednej wyspy, traktowany jest potocznie jako jedna jednostka geograficzna.
No ale wracamy do nazwy Tuvalu. No i jak mi powiedział właściciel guesthouse'u Filamona na atolu, w atolu Funafuti, cały kraj jest niezmiernie wdzięczny facetowi, który tą oficjalną nazwę wymyślił. Bo właśnie dzięki tej nazwie Tuvalu otrzymało domenę internetową .tv. I teraz ta domena .tv jest odsprzedawana do użytku firmom telewizyjnym na całym świecie. Ta końcówka .tv to w tej chwili jedno z bardzo ważnych źródeł dochodów dla kraju, dochodów twardej waluty dla kraju. I firma GoDaddy, hosting GoDaddy, zarządza teraz tą domeną .tv i za ten przywilej płaci rządowi Tuvalu 10 milionów dolarów amerykańskich rocznie. I tutaj muszę wam powiedzieć, byłam bardzo zaskoczona, jak bardzo są tym faktem rozgoryczeni przeciętni mieszkańcy Tuvalu. Bo uważają, że 10 milionów rocznie to jest śmiesznie mała suma. I mają naprawdę wiele do zarzucenia poprzedniemu rządowi, który w 2023 roku taką stawkę wynegocjował. No, mają do zarzucenia bardzo wiele jeszcze poprzednim rządom, ponieważ przed 2023 rokiem ta stawka była jeszcze niższa. No i jak mi wyjaśniono, od samego początku rząd Tuvalu nie bardzo zdawał sobie sprawę z możliwości, jaką niosła ze sobą ta domena .tv. No i bardzo krótkowzrocznie oddawał ją za dosłownie nominalne opłaty. I tutaj również nasłuchałam się opowieści pełnych goryczy, szczególnie od Tuwalczyków, którzy powrócili do własnego kraju po latach na obczyźnie, na temat tego, jak głęboko w czterech literach kolejne rządy mają i kraj, i jego mieszkańców. Ale o tym będzie za chwilę. Więc już wiemy, gdzie jest Tuvalu i jak się nazywa. No a jak tam dolecieć? W tej chwili okazuje się, że bardzo łatwo. Jak na kraj, który uważa się za jeden z najrzadziej odwiedzanych na świecie, to jest to bardzo proste. Są 4 loty tygodniowo. 3 z Suva na Fidżi, Suva to stolica kraju, a 1 lot z Nadi na Fidżi. Nadi nie jest stolicą, ale znajduje się tam największe lotnisko międzynarodowe w kraju. Mówię tutaj o Fidżi. No i właśnie, jak na kraj, który uważa się za jeden z najrzadziej odwiedzanych na świecie, to samoloty lecące na Tuvalu, do Tuvalu, są wypchane po sam sufit. Z wyjątkiem lotów w sobotę. Ale nawet i ten fakt ma swoją przyczynę i wyjaśnię za chwilę. Ja leciałam lotem z Suva i muszę wam powiedzieć, że mój lot miał overbooking. I to właśnie dodaje pewnej perspektywy do tego, jak oblegany jest ten kierunek. Około połowa mojego samolotu to byli Tuwalczycy wracający do domu z zagranicy, a druga, prawie połowa, to obcokrajowcy lecący na Tuvalu do pracy albo na wolontariat. Turystów z prawdziwego zdarzenia było dokładnie 4, czyli ja, pewna starsza Amerykanka i para Niemców. Amerykanka i Niemcy odwiedzali Tuvalu, bo zaliczali wszystkie kraje świata, a ja odwiedzałam Tuvalu, bo zawsze chciałam tam polecieć. No i tutaj taka śmieszna sytuacja, bo pani podczas kontroli paszportowej na Tuvalu była bardzo zdziwiona, że jestem turystką i że planuję zostać w kraju przez cały tydzień. Bo ponoć turyści zostają tylko do następnego lotu, no i tak też było w przypadku tej Amerykanki i Niemców, bo byle stempel w paszporcie dostać i dalej w drogę. No i kiedy ta pani, stemplująca paszporty, usłyszała, że będę tam przez tydzień, to popatrzyła na mnie trochę dziwnym wzrokiem i zapytała się, why? Dlaczego? Bo nawet w jej oczach wydawało jej się to dosyć dziwne, żeby turysta siedział tam przez cały tydzień. No i ja zdaję sobie sprawę, że tydzień na Tuvalu to bardzo krótko.
Ale no, z drugiej strony, tydzień na Tuwalu to również bardzo długo, jeśli weźmie się pod uwagę, co atol Funafuti ma turyście do zaoferowania. Osobiście ja się nie nudziłam przez te 7 dni. Byłam wkurzona, byłam załamana, chciałam walić głową o ścianę i dosłownie wyć z frustracji czasami, ale nigdy z nudów. No i przez ostatnie 2 dni waliłam głową o ścianę i wyłam, ale to z bólu, bo się czymś zatrułam. No ale wracamy do naszego lotu. 4 turystów, a co o tej reszcie cudzoziemców, lecących do pracy albo na wolontariat? No to mieliśmy ekipę amerykańską, która miała za zadanie szkolenie tuwalskiej policji. Ekipę ONZ-owską, która miała za zadanie rozwiązanie problemu przemocy wobec kobiet na Tuwalu. Oraz ekipę australijską, która miała za zadanie pracowanie w szpitalu przez tydzień. O, jeszcze była ekipa singapursko-malezyjska, która miała za zadanie pracowanie nad siecią 5G dla Tuwalu Telecom. Tak się złożyło, że Australijczycy i ja kwaterowaliśmy się w tym samym guesthouse, no więc siłą rzeczy spędzaliśmy dużo czasu razem. I była to grupa laryngologów i chirurgów, którzy przez tydzień mieli przeprowadzić jak najwięcej operacji w swojej specjalności. I oni przywieźli ze sobą wszystko, od gazy po anestetyki. I według tego, co mówili, to w atolu Funafuti jest jeden lekarz ogólny i jedna pani anestezjolog, która pracuje w Tuwalu przez 6 miesięcy i przez 6 miesięcy na Fidżi. Jest też położna i od czasu do czasu przylatuje ginekolog, który również chyba dzieli swój czas pomiędzy Fidżi i Tuwalu. Pediatra był, ale wyjechał na Fidżi, może wróci, nikt nic nie wie. No i tu ciekawostka. W całym kraju nie ma ani jednego dentysty. Kiedyś był, ale wyjechał. No więc choć Australia ufundowała szpitalowi w Tuwalu piękny, w pełni wyposażony gabinet dentystyczny wraz z możliwością chirurgii stomatologicznej, to nikt go nie używa, bo po prostu nie ma odpowiedniego specjalisty. Gabinet stoi pusty. No i tutaj moi australijscy lekarze również bardzo gorąco polecali, żeby nie zachorować, żeby się nie rozchorować, bo może być naprawdę kiepsko. Wszystkie poważniejsze przypadki muszą być ewakuowane do szpitala na Fidżi. Na koszt własny oczywiście. Tim, który jest obecnym właścicielem guesthouse'u Filamona, ubolewał, że cały kraj jest chory. Że niemal każdy ma problemy żołądkowe, brzuszne. I że nie wiedzą, co mają z tym fantem zrobić. Dyskutowaliśmy na ten temat prawie każdego dnia. Bo według niego fakt, że jakiekolwiek warzywa uprawiane na Funafuti, które są nawożone świńskim łajnem i potem niemyte, bo woda jest cenna, to według niego wcale nie jest przyczyną tych chorób. No i fakt, że mało kto myje ręce po wizycie w toalecie, bo albo nie ma ich jak umyć, albo ma jak umyć, ale nie myje, bo woda jest tak cenna, to według niego również nie jest przyczyną tych chorób. No i fakt, że deszczówka używana do mycia wszystkiego i do przyrządzania posiłków nie jest filtrowana, jak mi powiedział, no mają siatkę, żeby wyłapać większe rzeczy, to według niego również nie jest przyczyną tych chorób. On zwalał winę na tradycję jedzenia surowej ryby i na pasożyty w tych rybach. Ja na Tuwalu surowej ryby nie jadłam, więc w moim przypadku zwalił fakt na to, że piłam Sprite, który według niego dał mi moje zatrucie pokarmowe. No na szczęście było to zaraz pod koniec mojej podróży, a australijscy lekarze podratowali mnie na tyle, że mogłam wytrwać do Fidżi i tam pójść do szpitala. O właśnie, a skoro już wspominałam o wodzie, to tak, woda na Tuwalu jest naprawdę cenna. Jedyne źródło słodkiej wody to deszczówka, więc każdy dom ma ogromny zbiornik, podłączony
do rynny połączony rurą z rynną i tak zbiera się wodę z dachu. A każda kropla tej wody dosłownie jest na wagę złota. Oczywiście można na Tuwalu również kupić wodę butelkowaną, importowaną z Fidżi. I taka 1,5-litrowa butla to koszt od 3 do 4 dolarów australijskich. I tutaj taka mała ciekawostka. Pracownicy rządowi mają możliwość korzystania z odsalaczy wody morskiej i ich restrykcje wodne nie obowiązują. No, a jak radzi sobie cała reszta kraju? Powiem Wam, jak to wygląda w przypadku atolu Funafuti. Więc jak para deszcz, to ludzie wychodzą na dwór i biorą kąpiel. Matki szorują dzieci, ludzie szorują siebie samych. A płyta lotniska zamienia się w coś w rodzaju publicznej łaźni, dosłownie. Kiedy para deszcz, wychodzi się przed dom z kubłami i robi się w tych kubłach pranie. I powiem Wam, bardzo brakowało mi dostępu do kubła, bo nie miałam jak zrobić prania. Mój guest house miał pralkę, ale było to tylko na użytek hotelowy, żeby wyprać prześcieradła, ręczniki i temu podobne, oraz na użytek rodziny, która prowadziła ten interes. Oferowali się robić pranie za cenę 5 dolarów australijskich od sztuki odzieży. No i ogólnie byli bardzo zdziwieni, że będąc tam tylko przez tydzień, miałam rzeczy do wyprania. Czyste, świeże ubrania na Tuwalu to luksus, który jest zarezerwowany na wizytę w kościele w niedzielę, no i dla pracowników rządowych, których takie restrykcje wodne nie obchodzą. No i jeszcze dla długoterminowych cudzoziemców w Tuwalu, którzy pracują w organizacjach pozarządowych oraz rządowych, którzy mogą sobie pozwolić na płacenie 5 dolarów za sztukę za pranie. No a skoro już o dolarach mowa, to dolar australijski jest walutą obowiązującą na Tuwalu. No technicznie jest dolar Tuwalu, ale istnieje on tylko w teorii. I nigdy nie było banknotów dolarów tuwalskich, a monety przestano produkować w 1996 roku, bo poszłam do banku i się zapytałam. No i jak poszłam do banku, to się również zapytałam, gdzie można jakieś tuwalskie monety znaleźć, bo chciałam je jako pamiątkę mojej wizyty, ale tam się tylko pracownicy roześmiali. I panie pracujące w banku powiedziały mi, że rodzinnych monet już od lat nie widziały. No więc wróciłam do domu bez pamiątek. Bank Tuwalu to takie trochę kuriozum, istnieje trochę w próżni. Bo w kraju nie ma ani jednego bankomatu, nie ma też kart kredytowych, ani debetowych oczywiście. I mało tego, nie ma nawet ani jednego czytnika kart kredytowych. Więc nawet w banku nie można dostać gotówki na kartę. I tu muszę Wam powiedzieć, że nawet na Wyspie Świętej Heleny, pośrodku południowego Atlantyku, było to możliwe. Można było pójść sobie do banku i dostać gotówkę na kartę za małą prowizję. I nie wiem, jak to się po polsku poprawnie nazywa, ale po angielsku cash advance. Na Tuwalu takiej możliwości nie ma. No oczywiście ci Tuwalczycy, którzy mieszkają częściowo na Fidżi, czy Samoa, czy w Australii, Nowej Zelandii, karty kredytowe posiadają, tyle że są one powiązane z bankami w tamtych krajach. I muszę Wam też powiedzieć, że zamawianie rzeczy przez internet bezpośrednio z Chin to jest bardzo popularna sprawa na Tuwalu. No a ci, którzy nie mają dostępu do kart kredytowych, jak sobie radzą? Muszą korzystać z usług firmy JY Ocean Trading Company. No ale o tym to będzie za chwilę. No a co ma zrobić turysta, któremu skończy się gotówka? Tutaj do pomocy przychodzi MoneyGram, który działa świetnie. Trzeba poprosić kogoś za granicą, żeby podesłał nam trochę kasy. I jest okienko pieniężne w budynku lotniska i MoneyGram również działa na poczcie. I tak też właśnie wysyłają pieniądze do domu tuwalscy emigranci w innych krajach.
No i właśnie, te pieniądze wysyłane do domu przez emigrantów to chyba drugie najważniejsze źródło gotówki w kraju. No, a w zasadzie to trzecie. Bo drugie najważniejsze źródło dochodów to opłaty za licencję na połowy ryb na wodach terytorialnych Tuwalu. A czym jest pierwsze źródło dochodów? Finansowa pomoc z zagranicy. No i przepraszam, tutaj muszę, bo się uduszę, ale niestety to, jak Tuwalu przyzwyczaiło się do tego, że dostają kasę, to efektem domina wpływa dosłownie na wszystko w całym kraju. Tuwalu jest uzależnione od pomocy finansowej z zagranicy. Na przykład właściciel innego guesthouse'u psioczył, że już ma dosyć tych stosunków dyplomatycznych z Tajwanem, bo za długo się czeka na pieniądze od rządu tajwańskiego. A Chiny dają kasę od razu. A fakt, że pieniądze od Tajwanu są bezzwrotne, a od Chin to dostaje się pożyczkę, która wymaga spłacenia, wcale się tym nie przejmował. On potrzebuje kasy teraz, zaraz. Przyszłość to jest daleki koncept. Może kiedyś, a żyje się teraz. No niestety, czas przyszły w gramatyce lokalnego języka to również koncept bardzo teoretyczny. W praktyce liczy się to, co było w przeszłości i to, co jest w tej chwili, czyli teraz. I taka postawa, takie podejście do życia, to coś najzupełniej normalnego na Tuwalu. Żyje się w teraźniejszości. Więc jeśli w tej teraźniejszości nie chce mi się czegoś robić, to nie zrobię. Nie chce mi się iść do pracy, to nie pójdę. Nie chce mi się płynąć łódką na pobliską wyspę, choć już mi za tą usługę zapłacono, to nie popłynę. A co mi zrobią? Guzik mi zrobią. Jutro? Jutro to taki dziwny koncept. A jak mi się będzie chciało, to sklep otworzę, a jak nie, to nie. A jak mi się będzie chciało, to łaskawie zamówione danie przyniosę do stołu, a jak nie, to nie. No właśnie. Po 2 dniach na wyspie już się nauczyłam, że jedyne, na czym można na Tuwalu polegać, to chińskie biznesy. I to właśnie dzięki chińskim jadłodajniom i chińskim sklepom Tuwalu jako tako w ogóle funkcjonuje. No a skąd wzięły się chińskie biznesy na wyspie, która nie ma stosunków dyplomatycznych z Chinami? Tutaj będzie ciekawie. Story time. Czas na opowiadanie. Gotowi? A było to tak. W latach 90. ubiegłego stulecia, żeby szybko zarobić trochę gotówki, Tuwalu, bardzo krótkowzrocznie jak zawsze, sprzedawało paszporty. Po śmiesznie niskich cenach. To było jakieś 20 tysięcy dolarów od łebka i niewiele więcej za całą rodzinę. No i jak łatwo można sobie wyobrazić, kilka tysięcy Chińczyków się skusiło na tą opcję. Ale nie dlatego, że chcieli mieszkać w Tuwalu, o nie. A to dlatego, że paszport tuwalski pomagał w możliwości emigracji do Australii. No i jeden z tych Chińczyków, który wybrał sobie angielskie imię Jimmy, popłynął statkiem z Chin na Fidżi, bo wtedy nie było jak się dostać na Tuwalu. No i on oczywiście nie miał zamiaru w ogóle płynąć na Tuwalu. Jego celem była Australia. No ale Fidżi tak mu się spodobało, że otworzył tam restaurację, pracował, zarabiał i wszystko szło super, dopóki nie okazało się, że on tam był bez żadnej wizy. No i jako, że miał paszport z Tuwalu, to jak go złapano, to go deportowano. Na Tuwalu. I tak właśnie wylądował w kraju. Bez kasy, bez miejsca do mieszkania, dosłownie bez niczego. Rząd tuwalski nie bardzo wiedział, co z nim zrobić, więc wsadzili go do więzienia, bo nie było gdzie go trzymać. No a więzienie na Tuwalu to taki trochę koncept umowny, bo działa to tak. Więźniowie mają normalną pracę poza więzieniem, czyli rano idą sobie normalnie do pracy, a na wieczór wracają i sami siebie zamykają na noc. I tak to działa do tej chwili. No i to właśnie tam wylądował nasz Jimmy.
Ojciec Tyma, czyli poprzedni właściciel guest house'u Filamona, był bardzo religijnym człowiekiem. Był adwentystą dnia siódmego, czyli cała rodzina chodziła do kościoła w sobotę, a w niedzielę zajmowała się pracą charytatywną. Był on wysoko postawionym urzędnikiem państwowym z bardzo dobrymi znajomościami wśród tuwalskiej elity rządzącej. I o ile dobrze pamiętam, a nie chcę tutaj walnąć byka, więc proszę o wyrozumiałość, on sam był jednym z ministrów w pierwszym rządzie uformowanym po tym, jak Tuwalu uzyskało niepodległość. No a ta praca charytatywna, o której mówiłam wcześniej, to polegała m.in. na pomaganiu biednym, odwiedzaniu chorych, no i również na odwiedzaniu więźniów. I tak to właśnie on poznał Jimmy'ego. I ponieważ Jimmy był technicznie obywatelem Tuwalu i mógł wykonywać każdą pracę, ojciec Tyma dał mu pracę w restauracji w guesthouse'ie. Jimmy nadal spał w więzieniu, ale każdego dnia stawiał się do pracy. No i daleko do pracy nie miał, bo więzienie jest dosłownie po drugiej stronie pasa startowego, czyli na przełaj. Przechodzi się przez pas startowy i już można być w guesthouse'ie Filamona. No a pas startowy, lotnisko nie ma żadnego ogrodzenia, ponieważ kiedy samoloty nie lądują i nie startują, to jest to normalne miejsce spotkań, zabaw, normalna ulica, po której się jeździ, chodzi, tego typu rzeczy. No więc Jimmy przechodził przez pas startowy, stawia się w guesthouse'ie do pracy i pracował tak jak Chińczycy, a nie tak jak Tuwalczycy. Czyli pracował jak maszyna, jak motorek. No i tu okazało się, że Jimmy to kucharz z prawdziwego zdarzenia, z odpowiednim wykształceniem. I że nie tylko potrafił gotować żarcie typu chińska jadłodajnia, ale również i pięciogwiazdkowe dania, które w Tuwalu mogły być uznawane za bardzo ekskluzywne. I tak oto Jimmy zaczął robić catering na funkcje rządowe. Na bankiety podczas wizyt dygnitarzy z innych krajów, no i na inne wielkie okazje. I tutaj taka ironia to fakt, że gotował również dla oficjalnych delegacji tajwańskich. Prowadzenie restauracji i biznesu cateringowego wymagało importu całej masy odpowiedniego sprzętu, no i oczywiście produktów żywnościowych, których na Tuwalu nie było. Więc to właśnie z tej potrzeby powstało JY Ocean Trading Company, firma, o której wspominałam kilka minut wcześniej. W tej chwili JY Ocean Trading to jest firma, która zatrudnia największą liczbę osób na wyspie. JY ma niemal totalny monopol na import wszystkiego. Od wody w butelkach, przez smartfony, aż po motocykle. Wszystko, co dopływa na wyspę w kontenerach, przechodzi przez ręce JY Ocean Trading. JY Ocean Trading operuje jedyny supermarket z prawdziwego zdarzenia na wyspie. Konkurencja była, ale upadła podczas pandemii, bo tylko JY Trading miało na tyle zasobów finansowych, żeby wytrzymać te bardziej skromne czasy. No a właśnie, co z tymi innymi chińskimi biznesami na wyspie? Czy inne chińskie restauracje płacą haracz, w cudzysłowie oczywiście, do JY, aby móc operować? Nikt nie chciał powiedzieć mi wprost, ale ubierano to w słowa w ten sposób, że tylko te biznesy prosperują, na które pozwala JY. No i podczas mojego pobytu na wyspie okazało się, że Jimmy chciał wrócić do swoich korzeni, czyli do Filamona Lodge. Chciał wydzierżawić restaurację w guesthouse'ie, ale niestety nie doszedł do porozumienia z obecnymi właścicielami guesthouse'u. I tutaj warto dodać, że w tej chwili Jimmy jest najbogatszym obywatelem Tuwalu. No właśnie, ale dlaczego nie doszedł on do porozumienia z obecnymi właścicielami guesthouse'u? Jak to działa w tej chwili? Tym, który obecnie prowadzi guesthouse, sprowadził sobie pracowników z Fidżi i powiedział, że ma wobec nich pewne zobowiązania. A co by Jimmy zrobił? No pewnie by ich wyrzucił i sprowadził Chińczyków do pracy.
No właśnie, a dlaczego nie Tuwalczyków? I tutaj taki interesujący problem. JY zatrudnia tuwalskich pracowników i bardzo są z tego dumni, ale dla przykładu, w supermarkecie wygląda to tak. Na wysokim stołku, na takim jak sędzia podczas meczu tenisowego, siedzi Chińczyk i pilnuje, żeby Tuwalczycy pracowali. I początkowo, muszę wam powiedzieć, wydawało mi się to bardzo rasistowskie podejście do sprawy. Ale potem jak zobaczyłam, jak funkcjonują pracownicy tuwalscy, państwowi lub pocztowi lub bankowi lub telekomowi, to już się tak nie dziwiłam, kiedy wchodziłam do chińskiego sklepu, a tam ktoś pilnie nadzorował lokalnych pracowników. No i jak już wspominałam, nawet w Filamona zatrudnione były kobiety z Fidżi, bo jak powiedział właściciel, można na nich polegać. Tuwalskie pomocnice? Jak się im chce, to przyjdą do pracy, a jak nie, to nie. A tak przecież nie da się prowadzić biznesu hotelowego. Pokoje trzeba posprzątać przed kolejną turą gości, prześcieradła wyprać, podłogę w łazience mokrą szmatą przelecieć. No tutaj żartuję, tam łazienek chyba nikt nigdy nie sprzątał. A sam guest house to również ciekawa sprawa, bo na wyspie brakuje miejsc noclegowych. Popyt zawsze przewyższa podaż, więc nikt nie ma żadnej motywacji, żeby coś poprawić czy ulepszyć, więc i jakość, i ceny to odzwierciedlają. Na przykład, mój pokój nie miał okna na zewnątrz, była to tylko ciemna nora, ale była to nora pokaźnych rozmiarów, gdzie klimatyzacja działała, deszczówka z prysznica jakoś ciurkała, dużego robactwa nie było i nawet jeden ręcznik na tydzień goście dostają. A wszystko to za $75 australijskich za noc. Ze śniadaniem, które składało się z tostowego chleba ostatniej świeżości, który został importowany mrożony z Fidżi, dżemu i masła orzechowego. I jak się okazało, te $75 na warunki tuwalskie to jak za darmo. Internet też był, o dziwo. Nie w moim pokoju, ale ogólnie był. I tu muszę powiedzieć, że dostęp do internetu przyjemnie mnie zaskoczył. A wszystko dzięki systemowi Starlink. Byle chata. No czasem nawet nie dało się tego nazwać chatą. Miała na dachu antenę do Starlinka. A zaraz obok niej panel słoneczny do ładowania smartfona. Bo nie każdy dom na Tuwalu, a przynajmniej na Funafuti, jest podłączony do sieci elektrycznej. Czasem taki dom to tylko drewniana podłoga na palach zasłonięta ze wszystkich stron jakimiś szmatami. A na dachu Starlink. A smartfon to podstawowe wyposażenie każdego domu. Toalety? Brak. Łazienki? Brak. Kuchnia to kempingowy palnik na gaz ustawiony na dworze. Ale smartfon musi być. Smartfon musi być, bo podstawowy sposób porozumiewania się na Tuwalu to Facebook Messenger. Telefony jako takie w zasadzie nie istnieją. A jeśli już mówimy o smartfonach, to nie każdy ma kartę SIM, która pozwala na dzwonienie. A jeśli już taką kartę ma, to zazwyczaj nie każdy ma fundusze, żeby taką kartę doładować i żeby dzwonić. I nawet główny wyspiarski urząd w Funafuti nie ma funkcjonujących telefonów, bo wszystko załatwia się przez Messengera. A kiedy osoba nie tamtejsza zostanie dołączona do magicznego grona na Messengerze, nagle otwierają się drzwi, które poprzednio były zamknięte. Na przykład, idziesz do wyspiarskiego urzędu i prosisz o zorganizowanie wycieczki do Funafuti Marine Conservation Area. Można to zrobić tylko osobiście w urzędzie. Czy dasz radę? No, wątpię. Prosisz o to samo przez Messengera? Nagle jest możliwość. Pani z urzędu zapyta się pana od łódki w niedzielę po kościele i zaklepie go dla ciebie na poniedziałek. Chcesz wiedzieć, co się będzie działo w piątek wieczorem na wielkiej scenie, którą budują przy lotnisku? Skakujesz na Messengera, bo jak się zapytasz osobiście, to dostaniesz w odpowiedzi milczenie albo wzruszenie ramion. Ten Facebook Messenger to taki
nieoficjalny, sekretny znak, że jest się wtajemniczonym i że powinno nas się traktować w miarę poważnie. Inaczej będziemy traktowani niepoważnie, byle się nas pozbyć, bo co się nami przejmować. Za 2 dni, tydzień, góra 3, odlecimy, nigdy nie wrócimy, więc nie ma sensu sobie takim cudzoziemcom głowy zawracać. Oczywiście są też cudzoziemcy, którzy mieszkają na Tuwalu przez dłuższy czas i miałam okazję spotkać parę takich osób i nasze rozmowy były bardzo interesujące. Podczas mojego pobytu na Tuwalu udało mi się obserwować konferencję z okazji World Water Day, czyli Światowego Dnia Wody, który to obchodzony jest 22 marca. Tak, jako turystka poszłam sobie na tą konferencję, przy drzwiach coś tam sprawdzali, mnie nikt nie sprawdzał, weszłam, słuchałam. I tam też poznałam 2 badaczki naukowe, jedna z USA, druga z Australii, robiące badania na Tuwalu. Na co badały? Według nich zmiany klimatyczne. I kiedy poprosiłam o szczegóły, powiedzcie mi więcej na ten temat, co dokładnie badacie, jakie macie rezultaty, to nie były mi w stanie wyartykułować, czym się dokładnie zajmowały przez ostatnie 10 miesięcy. Mogły mi za to polecić najlepsze plaże na okolicznych wyspach i pana z łódką, który mógłby mnie tam zabrać, jak również i pana ze skuterkami do wynajęcia, i pana z kajakami, i gdzie na wyspie można znaleźć najlepszy fish and chips. I mogły też zaprosić mnie na cotygodniową balangę w półlegalnym klubie przy lotnisku. No, badaczki zajmujące się badaniem roli kobiet w społeczeństwie tuwalskim również trudziły się bardzo, aby podać jakieś konkrety ich badań. A ponoć to już 3. faza tego, co robią. Niestety nie były w stanie wyartykułować, na czym polegała faza 1 i 2. A ekipa z ONZ-u to już nawet nie udawała, że cokolwiek robiła. Podczas 2 miesięcy na wyspie udało im się zorganizować dokładnie 1 spotkanie z kimś na szczeblu ministerialnym. Wielki mi wyczyn, bo ów minister przesiadywał w lokalu prowadzonym przez Stowarzyszenie Kobiet, które to znajdowało się zaraz obok mojego guesthouse'u i sama tam z nim rozmawiałam na temat tego, czy lepsze są frytki z kasawy, czy z normalnych ziemniaków. Mam nadzieję, że ekipa ONZ-owska dyskutowała na bardziej ważne tematy. Nowego premiera kraju, czyli pana Feleti Teo, zobaczyłam w niedzielę w kościele, bo oczywiście musiałam się wybrać. Miałam nadzieję na uczestniczenie w tradycyjnym nabożeństwie, tak jak to było na Tonga czy Samoa. Ale niestety tradycyjny kościół nie był bardzo chętny na grupę obcokrajowców. Bo poszliśmy całą grupą wraz z australijskimi lekarzami. I bardzo dyskretnie nam powiedziano, że nie byliśmy tam mile widziani. Więc skierowaliśmy się do największego kościoła na wyspie, czyli oficjalnej państwowej denominacji, czyli Church of Tuvalu, Kościół Tuwalski. Church of Tuvalu, Kościół Tuwalski, rządzi twardą ręką w kraju. I kiedy mówię rządzi, to mam na myśli dosłowne znaczenie, a nie w przenośni. Można nawet powiedzieć, że Church of Tuvalu to część oficjalnego rządu państwa. Dużo się mówi o nowej konstytucji z 2023 roku, szczególnie o punkcie, w którym Tuwalu będzie istnieć jako państwo bez terytorium, po tym jak wyspy zostaną zalane wodami oceanu. Ale nikt nie mówi o tym punkcie w konstytucji, gdzie Tuwalu wpisało sobie, że jest państwem chrześcijańskim i opiera się na chrześcijańskich wartościach. Więc co to znaczy? No, chyba podobnie jak w Polsce, najbardziej widocznym punktem tego jest fakt, że w niedzielę wszystko jest pozamykane. Dosłownie wszystko. W niedzielę na Tuwalu ani czego nie kupisz, ani nie zjesz poza domem, ani dosłownie nic nie zrobisz. Będziesz siedział w kościele przez cały dzień.
I tutaj mamy powód, dla którego samoloty lądujące w sobotę są niemal puste. Bo zagraniczne organizacje wiedzą, że nie ma sensu wysyłać pracowników do kraju, gdzie wszystko będzie przez następny dzień zamknięte. I tu też uwaga dla turystów. Nie lećcie na Tuwalu w sobotę i nie planujcie wylotu następnym lotem w poniedziałek, bo w niedzielę nawet skuterka nie wynajmiecie i niczego na wyspie nie zobaczycie. No ale to nie koniec chrześcijańskich wartości Tuwalu. Bo każdego dnia od godziny 18.45 do 19.00, a w niedzielę od 18.30 do 19.00, curfew, na modlitwę, czyli godzina policyjna na modlitwę rodzinną. Nie można być na zewnątrz, nie można spacerować, nie można jeździć samochodem ani skuterem. Trzeba być cicho i się modlić. Jeśli jest się akurat na zewnątrz, to trzeba wyłączyć silnik i siedzieć cicho przez te kilka minut. Jeśli jest się w domu i ma się telewizor, to trzeba go albo wyłączyć, albo zaciągnąć zasłony, jeśli ma się okna, żeby nie było widać ekranu z zewnątrz. I tak policja wyłapuje niewiernych. I nie wiem, jakie są konsekwencje łamania tego przepisu dla osób lokalnych. Nam powiedziano, że mamy wyłączyć motory, zsiąść ze skutera i modlić się przy drodze. Ta godzina modlitewno-policyjna, policyjno-modlitewna zaczęła się w dalszych atolach podczas pandemii, kiedy wszyscy w kraju modlili się o rychły koniec zarazy. I Church of Tuvalu podłapał ten pomysł i postanowił wdrożyć w całym kraju. A po zmianie konstytucji zostało to zapisane prawnie. Były protesty, bo i chińskie biznesy się buntowały i drużyny sportowe nie chciały tego obserwować, bo dla nich to była najlepsza pora na interes albo najlepsza pora na treningi. Ale jak już wspominałam, co Church of Tuvalu zadecyduje, co Kościół Tuwalski zadecyduje, rząd ogłasza jako przepis prawny. I są bardzo nieśmiałe głosy, że może nowy premier, czyli pan Teo, pozbędzie się tej godziny modlitewno-policyjnej, ale osobiście z tego, co widziałam, raczej do tego nie dojdzie. Premier Feletti Teo bardzo lubi zarabiać pieniądze i nie zrobi niczego, co by temu strumieniowi pieniędzy do zarobienia zaszkodziło. A Kościół Tuwalski to bardzo ważny sojusznik w zarabianiu pieniędzy. No ale to temat na inny podcast. Pan Teo nie jest tak bogaty jak Jimmy z JY Ocean Trading, ale również ma dosyć pokaźną fortunę. A dorobił się jej pracując w branży, która zajmuje się wydawaniem licencji na połowy ryb. Raz pamiętacie, wspominałam już o tym poprzednio, że to jest jeden z głównych dochodów dla kraju. No i teraz pan premier ma na swoim oku wody terytorialne Tuwalu. A kto najbardziej ubiega się o takie licencje? Chiny oczywiście. I tu zaczynają się schody, bo Tuwalu nie uznaje Chin jako państwa, Tuwalu jest sojusznikiem Tajwanu, Tuwalu ma stosunki dyplomatyczne z Tajwanem, a nie z Chinami. Ale te pieniądze. Chiny szastają kasą, a pan premier Teo bardzo kasę lubi. Plotka wyspiarska niesie, że to tylko kwestia czasu, zanim Tuwalu zmieni orientację dyplomatyczną z Tajwanu na Chiny. No i niestety muszę wam powiedzieć, że ja też to tak widzę. Bo przeciętny Tuwalczyk widzi Chiny jako bankomat bez granic. Na fakt, że chińskie pożyczki trzeba spłacać, ja już mówiłam, nie bardzo rejestruje się w grupowej świadomości. Kiedyś, w przyszłości, to nie znaczy teraz, a skoro nie teraz, to dlaczego mamy się tym przejmować? No i tak w zasadzie to Tuwalczycy mało czym się przejmują, żeby tak szczerze powiedzieć. Na przykład zagraniczne media wmawiają nam, że niemal każdy mieszkaniec Tuwalu boi się wzrastającego poziomu morza. A w rzeczywistości, no powiedzmy delikatnie, jest trochę inaczej. Na przykład podczas Światowego Dnia Wody
Tuwalska młodzież licealna, uczestnicząca w tej konferencji na temat wody, nie była w stanie odpowiedzieć, co jest przyczyną zmian klimatycznych. No i wcale tutaj nie żartuję. W końcu wydukali, że tak, zmiany klimatyczne są spowodowane działalnością ludzką. A kiedy naukowcy z Australii, którzy prowadzili tą prelekcję, zapytali się o przykłady takiej działalności ludzkiej, to dostali w odpowiedzi ciszę. Uczniowie stali, patrzyli na siebie, drapali się po głowach. No i w końcu jeden odważny chłopak powiedział, że palenie papierosów? No, nie będę tego komentować, bo nie bardzo wiem jak. Ja tylko zdaję wam relację. Nie mnie jest oceniać. No i teraz, tak szczerze, biorąc to wszystko pod uwagę, czy ten tydzień na Funafuti zmienił moją opinię o Tuwalu? Oczywiście. Przed podróżą byłam bardzo przejęta losami tego kraju, bo ma być jednym z pierwszych, który padnie ofiarą zmian klimatycznych. Bardzo Tuwalczykom współczułam. No, nie umiałam wyobrazić sobie, do tej pory nie umiem sobie wyobrazić, jak mieszka się w kraju, wiedząc, że każdego dnia powoli znika on z powierzchni ziemi. A tymczasem okazuje się, że przeciętny Tuwalczyk mało się tym przejmuje. To będzie tam w przyszłości. Przyszłość to daleki koncept, którym nie warto sobie zaprzątać głowy teraz. Bo teraz jest teraz. Jedyne, czym przeciętny Tuwalczyk w moim odczuciu się bardzo przejmował, to rozmowy z cudzoziemcami i odpowiadanie na delikatne pytania. Czyli pytania na temat kościoła, rządu, systemu edukacji czy nowego premiera. I tutaj muszę wam powiedzieć, że kilka razy podejrzewano mnie o bycie dziennikarką. A jak się okazało, dziennikarzy na Tuwalu bardzo nie lubią. Moi przygodni rozmówcy natychmiast milkli dosłownie w popłochu i bacznie się rozglądali, czy aby nikt naszej rozmowy nie słyszał. Rząd i kościół to tematy tabu na Tuwalu. Własne opinie na te tematy zatrzymuje się dla siebie lub dla najbliższych. No ale Tuwalczycy z reguły są dosyć gadatliwi, więc jeśli nic się nie mówi, a tylko słucha, to można się bardzo ciekawych rzeczy dowiedzieć. I właśnie w ten sposób dowiedziałam się większości informacji, które tutaj macie w tym podcaście. Nie przez zadawanie pytań, przez słuchanie. No i tak to było. Wróciłam do domu z bardzo odmiennym wizerunkiem tego kraju w mojej świadomości. Nie gorszym, ani nie lepszym, no po prostu innym. No i jestem pewna, że jeśli spędziłabym w Tuwalu nawet więcej czasu, to na pewno miałabym jeszcze inne wrażenie z tego kraju. I mam wam jeszcze tyle innych rzeczy do opowiedzenia na temat Tuwalu. Oj, ten podcast będzie chyba miał 2 godziny. Okej, wiecie, jeśli będzie taka potrzeba, jeśli chcecie posłuchać więcej o Tuwalu, to nagram kolejny odcinek. Na dziś to chyba już będziemy musieli tutaj skończyć. No i przypominam, jak zawsze, że możecie mnie również znaleźć na mediach społecznościowych. Mój username wszędzie jest taki sam, czyli Two Cats Trooper, w pisowni angielskiej, wszystko jako jedno słowo. Jeśli podobają się wam moje treści, jeśli podoba się wam ten odcinek, to możecie wesprzeć mnie przez dodanie lajka, polubienie, subskrypcję, follow, czy jak to się tam zwie. No i to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć choć trochę Tuwalu. A teraz czas lądować i wrócić do rzeczywistości. Bardzo wam dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kolejny lot już za tydzień. Do usłyszenia.